W Kościele katolickim mamy ponad 200 dogmatów. Dogmaty to prawdy wiary, które zostały objawione przez Boga, Kościół je rozpoznał i uroczyście ogłosił wiernym do wierzenia. Dogmaty niejako opisują naszą wiarę, to wszystko, w co wierzymy. Wśród nich tylko cztery dotyczą Matki Bożej. Jeden z nich jest przedmiotem medytacji w dniu dzisiejszym. Chodzi o dogmat o tym, że Maryja jest świętą Bożą rodzicielką. Żeby troszeczkę chwycić tego, o co tutaj chodzi, trzeba by wrócić do V wieku. W 431 roku na soborze w Efezie rozstrzygnięto wielki spór, który wówczas wybuchł, a dotyczył tego, kim jest Jezus. Czy jest li on tylko człowiekiem, który urodził się z Maryi, kobiety, człowieka, i potem, kiedy już się urodził, w czasie na przykład chrztu nad Jordanem, ogarnęło go bóstwo, zamieszkało w nim jak w świątyni? Czyli Maryja jest wówczas Christotokos, Matką Chrystusa? Czy też jest Jezus od początku, od swego poczęcia w łonie Maryi, Bogiem i człowiekiem? I wtedy rodzi się już jako Bóg-człowiek, a Maryi przysługuje tytuł Theotokos, czyli Bożej Rodzicielki. Oczywiście spór ten rozstrzygnięto na korzyść tej drugiej opcji, i my też jesteśmy tego spadkobiercami. Ilekroć mówimy Święta Boża Rodzicielko, to po prostu odnosimy się do tamtej prawdy, znaczy do tej prawdy tam ogłoszonej. Dzisiejsze drugie czytanie z listu do Hebrajczyków poniekąd dotyka tej prawdy. Słyszymy tam, że Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Boży, przyszedł w ciele, został zrodzony z niewiasty, z kobiety, z człowieka. Przyszedł w ciele, został urodzony pod prawem, czyli urodził się wśród ludzi związanych przymierzem, prawem mojżeszowym. Ale stało się to, by jakby od środka, wypełniwszy prawo, otworzył nam drzwi do zupełnie nowej jakości relacji z Bogiem. Po to, byśmy mogli stać się nie niewolnikami prawa, przepisów, przykazań, ale dziećmi Bożymi, domownikami Boga. To jest właśnie ta relacja, której Bóg pragnie dla nas. My wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, my ochrzczeni. Oczywiście nie zawsze ta relacja wygląda tak, jak w dobrej, porządnej rodzinie dzieci powinny się z rodzicami komunikować. No ale to już jest jakby po naszej stronie. To potencjalnie jest możliwe. Bóg to sprawił, że nie jesteśmy już niewolnikami żadnego schematu, tylko Bóg zaprosił nas do tego, byśmy stali się członkami Jego wyjątkowej rodziny. Mamy być dziećmi Bożymi. W dzisiejszym czytaniu ewangelicznym zobaczcie, jak tam dużo euforii, radości, zwłaszcza po stronie pasterzy. Pasterze byli ludźmi, cóż, żyjącymi na marginesie społeczeństwa, byli wykluczonymi. To jedna z cech Ewangelii świętego Łukasza, który po prostu eksponuje i specjalnie podkreśla te wszystkie momenty, w których Jezus podnosi złamanych na duchu, właśnie ogarnia swoją uwagą tych, którzy są wykluczeni i tak dalej. I zobaczcie, że o tym przełomowym wydarzeniu w dziejach świata, kiedy to rodzi się Boży Syn, kiedy rodzi się Zbawiciel świata, dowiaduje się nie jakaś elita na dworze królewskim, tylko grupa pasterzy, którzy nie należeli do najbardziej prominentnej grupy społecznej. Ci pasterze wracają do siebie i błogosławią Boga za to, że im właśnie dał poznać tę tajemnicę. Błogosławiąc Boga, uwielbiając Go, sami jednocześnie czerpią, bo ilekroć Bogu oddajemy chwałę w ten sposób, no to cóż, sami jakby uczestniczymy w takim cudownym przepływie łaski, takim cudownym działaniu Bożym. Boga jakby zapraszamy do naszego życia, a angażujemy się po stronie po prostu uwielbienia Go. No i cóż, zwrotnie otrzymujemy o wiele więcej, niż moglibyśmy Bogu faktycznie dać. Zobaczcie, jaki spokój jest po stronie Maryi i Józefa. Tutaj nowonarodzone dziecię, a oni bez jakiegoś zadęcia realizują wszystko tak, jak każdy inny człowiek i każda inna rodzina czy małżeństwo, które dopiero co otrzymało nowe potomstwo. Mnie ta scena uderza w ten sposób, że każdy wielki projekt nie musi być od razu czytelny w oczach świata. Każda wielka rzecz, którą rozpoczynamy, ona obiektywnie może być najpiękniejsza na świecie i my tylko to wiemy. Świat jeszcze nie wie, nie chce wiedzieć, nie widzi tego, ale ona przechodzi później z tej fazy euforii do takiej fazy szarej codzienności. Ona nie jest tak naprawdę szara, ta codzienność. Ona jest kolorowa,
jeśli tylko na nią tak patrzymy. I potem, jeżeli systematycznie takie prozaiczne rzeczy, że tak powiem, kontynuujemy, rodzi się z tego jakaś zupełnie nowa, fantastyczna jakość. I taki projekt, taka rzecz, taka sprawa ma szansę zabłysnąć czy rozbłysnąć za czas jakiś i dać się poznać całemu światu. Ale ta faza zwyczajności jest po prostu wpisana w logikę rzeczy. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy również o takiej zwyczajnej rzeczy, jaką jest błogosławienie ludu przez kapłanów. Kapłani, mówi Bóg do Mojżesza, który ma przekazać to Aaronowi i innym jego synom, czyli kapłanom, mówi do nich, że będziecie błogosławić ludowi Bożemu w ten sposób, że powiecie, niech was Bóg błogosławi, strzeże, niech rozpromieni swoje oblicze nad wami, niech napełni was wszelką łaską i będziecie tak mówić, a ja będę im błogosławił. No taka prosta rzecz, słowa. Słowami mają kapłani, którzy, można powiedzieć, łączą to, co nadprzyrodzone z tym, co na ziemi. Kapłani, pośrednicy między Bogiem a ludźmi. Oczywiście kapłaństwo, które my mamy w Kościele katolickim, jest trochę inne. Tutaj jest to na osobny dyskurs, ale też kapłani błogosławią. Zauważyłeś na pewno, bracie, drogi, siostro, kochana, że na końcu mszy świętej jest błogosławieństwo. To nie jest przypadek. Błogosławieństwo to jest sproszenie łask dla tych wszystkich, którzy właśnie uczestniczyli w tym nabożeństwie, w tej konkretnej na przykład mszy świętej. Wiele osób wychodzi przed nabożeństwem, przed błogosławieństwem, jakby nie zdając sobie sprawy, że tracą ten cudowny depozyt, który kapłan jakby wkłada w ich serce, sprasza dla tych wszystkich obecnych na Eucharystii, sprasza błogosławieństwa jeszcze, które oni mogą ponieść w życie. Ilekroć opuszczasz mszę świętą zaraz po komunii albo przed błogosławieństwem, pozbawiasz się sporego bukietu różnego rodzaju dóbr, których każdy sobie życzy, a których nie jesteśmy w stanie ich wygospodarować, że tak powiem, o własnych siłach. Ale zobaczcie, że taka zwyczajność. I też zobaczcie, że oczywiście tutaj kapłani błogosławią i do tego jesteśmy przyzwyczajeni, ale też chyba nie zrobi na nikim wrażenia to, kiedy widzi rodziców błogosławiących swoje dzieci, dziadków błogosławiających wnuki. Natomiast kłopot pewnie byłby, gdybyśmy błogosławili swoich wrogów, tych, którzy nam źle życzą. No to tak jakoś nie działa. No działa, bo logika jest taka, że ilekroć błogosławię, wszystko jedno kogo, czy tych, którzy mi dobrze życzą, których kocham, czy tych, których nie lubię albo którzy mnie nienawidzą, to ja zwrotnie otrzymuję o wiele więcej niż to, na co się zdobyłem błogosławiąc. Dlatego, że właśnie taka jest natura błogosławieństwa. Bóg przez konkretną osobę dla innej po prostu przygotowuje łaski, ale przepuszczając je niejako, przepraszam za to słowo, albo przechodzą one przez tę konkretną osobę, przez jej ręce, tej osoby, która błogosławi. Innymi słowy, ilekroć błogosławisz, drogi bracie i siostro, to sam korzystasz. Dlaczego by więc tego nie robić? Błogosławmy więc jak najczęściej się da, bo sami od tego stajemy się bogatsi. Niech będzie Bóg uwielbiony, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.